Oto nadchodzę. Dosyć wakacji. Ja chyba nie miałam wakacji. Marzę o wakacjach. A więc musiało chodzić o coś innego. Ale jestem. Jestem. I to jest najważniejsze. Wiecie, co sobie myślę? Myślę, że z nami często jest tak, jak z tymi roślinkami w ogrodzie, to znaczy z tymi ziarenkami, które wsadzi się do ziemi, posieje się do ziemi i one tam potem sobie siedzą, są podlewane, ale ciągle ich nie widać na zewnątrz. Ale to nie znaczy wcale, że ich tam nie ma, one tam po prostu są. I przy odrobinie miłości, wsparcia i właśnie podlewania tą miłością głównie, za jakiś czas okazuje się, że one wychodzą. No, one wychodzą. I ja też miałam ostatnio taki czas trochę zawirowań. Dużo rzeczy się działo, nie było mnie. Nie było mnie, to znaczy ja byłam, tylko też jak to ziarenko. No, jak to ziarenko, chyba tak było. A dzisiaj, no, zamiast elegancko na dzień dobry, to ja na roboczo, bo robię różne rzeczy w ogrodzie i robię różne rzeczy przy domu. Ale pomyślałam, że każdy czas jest dobry na to, żeby coś powiedzieć. I nie ma co się spinać i w biały kołnierzyk ubierać, jak chce się coś powiedzieć z miłością. Oj, cudownie. Cudownie. I jeszcze słoneczko nam zaświeciło. Jest naprawdę pięknie. A to, że mnie nie było przez jakiś czas, to nie znaczy, że nic się nie działo na kanale. Bo działo się. Przychodziły różne dobre wiadomości. Za nie wszystkie mocno z serca dziękuję. Działo się, bo ja ciągle zbieram materiały do tego, żeby dla Was coś nagrać, złożyć. No niestety nie znalazłam ostatnio aż tak dużo czasu, jakbym chciała, żeby móc to zrobić, ale postaram się w najbliższym czasie to zrobić. Już troszkę się sytuacja uspokoiła. To znaczy ja cały czas mam co robić. No chyba to już tak jest, że ja zawsze mam co robić. No ale teraz jest dosyć intensywnie, bo jak wiecie, dużo było u mnie remontów, była przeprowadzka, potem było jeszcze moszczenie gniazdka i też nie wszystkie remonty do końca zostały zrobione, a tu tymczasem zrobiła się po zimie wiosna i jestem oto w ogrodzie i znowu są prace na zewnątrz i jest ogród, który robię. Zaczynam go od zera. Znowu startuję od zera i staram się jak mogę i z takich oto bałaganów robi się taki w miarę ogród. Tak to jest. Będzie pięknie, już jest pięknie. Z nadzieją patrzę w przyszłość. A jeszcze chciałam podziękować wszystkim tym, którzy we mnie nie zwątpili i wszystkim tym, którzy zasubskrybowali mój kanał, bo ja cały czas to śledzę i to jest dla mnie takie szalenie miłe, kiedy pojawiają się pod filmami lajki, miłe komentarze i przybywają subskrybenci, to wtedy wiem, że to mnie naprawdę wyciąga. To mnie mocno wyciąga, bo nieraz sobie myślę, że to wszystko nie ma sensu. Też mam taki czas, też mam takie dni. Jestem tu kosmitą na planecie Ziemia i mam dni jak każdy. Ale właśnie takie sytuacje, kiedy widzę, że mimo, że ja jestem gdzieś tam schowana troszeczkę bardziej niż zazwyczaj, a jednak subskrybentów przybywa
To jest dla mnie mega miłe i z serca dziękuję za tym, za to wszystko, co dla mnie robicie, bo to jest dla mnie bardzo dużo. I tym, którzy pomimo tego, że tutaj tak bardzo dużo się nie dzieje, jakby mogło, i tym wszystkim, którzy też zaufali i kliknęli. Dzięki. No właśnie, zastanawiałam się, dlaczego ciągle wydaje mi się, że to dziś już złożę ten film, a potem wydarza się tyle rzeczy, że po prostu no nie. I właśnie stwierdzam, że to jest właśnie życie, że to jest życie życia, że jak żyję to życie, to tak to właśnie wygląda, że no, że teraz mam czas na to, teraz mam czas na to i nie mogę sobie naprawdę zarzucić, że leżę i pachnę, chociaż chciałabym, mam wielką ochotę na to, a co przy upałach jest dość trudne. To znaczy nie trudno jest leżeć przy upale, ale pachnieć to, no wiecie jak to jest. To zabawne, ale albo i niezabawne. Ale na wiosnę nagrywałam dla Was taki materiał, że wracam, że nie było mnie długo, a potem minęło parę miesięcy znowu. I powiem tak, przede wszystkim dziękuję wszystkim tym, którzy zechcieli dołączyć do subskrybentów i wszystkim tym, którzy pomimo tego, że na kanale nie ma ostatnio zbyt dużych ruchów, zechcieli ze mną zostać. Bardzo Wam dziękuję. Naprawdę nie wiecie, jakie to jest dla mnie ważne. Dużo się wydarzyło w tym czasie. Bardzo dużo. I pozytywnych, i tych bardziej uczących. I fajerwerków. I niestety też ataków energetycznych. Niektóre naprawdę jeszcze echem się odbijają. No przykre jest to, że tak jest. Ale jest jak jest. Żyjemy na planecie Ziemia. Takie sobie wybraliśmy rozdanie i na pewno damy radę. Na pewno damy radę. Właśnie ostatnio myślę sobie, że niezwykle pocieszające jest to, że bez względu na to, jak się wszystko ułoży, to i tak zakończenie będzie pozytywne. Serio, mocno w to wierzę. To jest pewne na 300% albo jeszcze więcej. No, to tyle. Dzisiaj tylko krótko. Wierzcie mi, że naprawdę, naprawdę, naprawdę kolejne filmy są w przygotowaniu. Jest ich całe mnóstwo. Będę je wrzucać sukcesywnie, jak uda mi się do nich dokopać, dogrzebać i poskładać. I poskładać siebie, i poskładać filmy. I wybaczcie, że będą z lata zimą. No widocznie tak miało być. Bo niektóre są tematyczne. Ale przydadzą się następnym latem, albo następnego lata, albo w ogóle. Mam nadzieję, że wszystko, co publikuję, jest pożyteczne. I naprawdę, naprawdę postaram się tak zorganizować, chociaż wierzcie mi, że jest to niezwykle trudne dla mnie na ten czas, żeby coś znowu tutaj się ruszało. Dziękuję pięknie jeszcze raz, że jesteście. To jest naprawdę mega, mega dla mnie ważne.
wszystkie lajki, wszystkie subskrypcje. Gdyby nie to, to pewnie już zawiesiłabym. A tak to myślę sobie, że tam ktoś jest po drugiej stronie. Naprawdę tam ktoś jest. I że warto. Dziękuję. Dziękuję z całego serca. No i się zima zrobiła. Teraz już widzicie, że to nie jest ściema i że to naprawdę tyle trwa u mnie. I naprawdę grubo się zastanawiam, o co chodzi, bo perypetie perypetiami, a takie energetyczne swoją drogą, no ale no jest jak jest, samo się nie robi. Samo się nie robi, ale wiecie co wymyśliłam? No bo generalnie jest grudzień, no niechybnie zaczął się grudzień, a ja już to nagrywam od nie wiem kiedy, już nawet to nie ma znaczenia od kiedy, no od wtedy właśnie. No i sobie tak myślę, że dzisiaj będzie ten dzień, kiedy ja to skręcę, złożę, puszczę, bo ja już dłużej nie wytrzymam. To nie jest tak, że ja nie składam tych filmów dla Was i to po mnie spływa jak po kaczce, tylko ja naprawdę autentycznie myślę o tym. Powiem więcej, ja myślę o tym bardzo intensywnie. I też jakby cały czas nagrywam, ja cały czas nagrywam. Także w najbliższym czasie spodziewajcie się tego, że no, że będą filmy na przykład z lata, gdzie ja tam jestem dość ubogo ubrana, no bo jest upał 30 parę stopni i się po prostu inaczej nie da, no to także takie będą sytuacje, ale myślę, że to nie ma znaczenia, bo mam taką nadzieję, że te filmy są na tyle uniwersalne, a i treści są na tyle uniwersalne, że kiedykolwiek otworzycie jakiekolwiek wideo z mojego kanału, no to będzie ono aktualne. Także polecam, zachęcam, zapraszam i obiecuję, że wracam. I to tyle na dziś. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeśli film się spodobał, to bardzo proszę, polecaj, posyłaj dalej w świat. Zostaw lajka, zasubskrybuj. A będzie mi niezmiernie miło, jeśli będę mogła również przeczytać Twój komentarz pod tym filmem. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Wszystkiego dobrego.